Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj omówimy sobie wszystkie informacje, które mamy dostępne o systemie Rated albo Ranked Valorant. Na sam początek, jak miały wyglądać rangi. Z lewej strony miało to być Mercenary, Soldier, Veteran, Hero, Legend, Mythic, Immortal oraz Valorant. Te rangi niestety zostały ostatnio zmienione, co jest troszkę dziwnym podejściem z mojej strony. Myślę, że fajnie ten system wyglądał, był troszkę inny, pasował mi on, przynajmniej mi, do rozgrywki. Ciekawe nowe systemy rankingowe, ale faktycznie dla nowych graczy mogłoby to być troszkę dziwne, troszkę inny ten system, bo jeżeli powiedziałbyś komuś, że jesteś weteran 2, brzmi to całkiem poważnie, a tak naprawdę byłaby to trzecia ranga od dołu. Tak więc nie byłby ten system intuicyjny, ale myślę, że właśnie fajnie pasowałby to do tej gry i byłby on troszkę inny od tych systemów, które znamy dotychczas, czyli klasyczny brąz, silver, gold, ale faktycznie dla nowych graczy albo dla graczy, którzy nie mają styczności z grami rankingowymi, system, który teraz widzicie, czyli żelazo, brąz, silver, gold, platinum, diamond, immortal oraz Valorant, jest troszkę bardziej intuicyjny i jeżeli komuś powiesz, że masz golda, silvera czy tam brąza, no to mniej więcej może on się jakoś do tego odnieść, bo ten system jest używany w każdej grze i bardzo łatwo jest do niego nawiązać. Platyna i diament już wiadomo, że jesteście troszkę wyżej. Immortal, nie wiem czy mi tu pasuje, troszkę dziwnie to brzmi. Ciekawe, że właśnie na tą nazwę postanowili zatrzymać z tych wszystkich nazw wymienionych wcześniej. Myślę, że mogli wybrać troszkę inną nazwę, tak jak Legend albo Mythic, ale no wybrali Immortal. Tak więc to są te rangi, które mamy dostępne, już niedługo będą dostępne w Valorant. Więc co warto wiedzieć o tych rangach, które zostały nam przedstawione? Będą one podzielone na 3 dywizje: Iron 1, 2, 3, Brąz 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że Brąz 3 albo Iron 3 będzie najgorszą dywizją i będą stopniowo one szły do góry, czyli 2, 1 i dopiero wtedy będziemy awansować do kolejnej dywizji. Totalnie do tych dywizji jest 22, bo Valorant nie dzieli się na 3. Valorant to pewnie będzie jakaś tam czołówka 200 lub 500 graczy z każdego serwera i to będą najlepsi gracze w tej grze. I co warto wiedzieć o tych rankedach? Na początek, kiedy możemy się ich spodziewać, będzie to patch 0.49. Warto przypomnieć tutaj, że patch 0.47 wszedł we wtorek. Riot przeważnie lubi sobie te patche wprowadzać co 2 tygodnie, czyli myślę, że możemy się spodziewać rankedów jakoś 19 maja. Tak bym strzelał, myślę, że jest to całkiem rozsądna data. 19 maja, czyli połowa maja i możemy się spodziewać rankedów w becie. Co będzie się w tych rankedach najbardziej liczyło? Na początek będziemy musieli rozegrać 20 meczów w zwykłym trybie, by odblokować tryb rankingowy. Jest to dosyć mało tak naprawdę, 20 meczów w zwykłym trybie, myślę, że mogą to zwiększyć potem. Myślę, że 30 lub 50 meczów byłoby całkiem dobrą ilością, żeby ktoś się zapoznał z każdą mapą, z każdym agentem i dopiero wtedy mógłby wskoczyć do meczów rankingowych, ale 20 faktycznie też jest całkiem ok. Myślę, że większa ilość meczów zwykłych też by jakoś tam powstrzymywała smurfów, bo faktycznie smurfy mogą sobie wejść, 20 meczy rozegrać, przypuśćmy nawet w jeden dzień i już mogą sobie klikać te rankedy na niższych rangach, tak więc zwiększanie tej liczby myślę, że mogłoby wyjść na plus w długim okresie czasu. Kolejną ciekawą informacją, którą mamy, to to, że po 14 dniach nieaktywności ranga już nie będzie wyświetlana, czyli tak samo jak w CS-ie, ale Riot nie przewiduje żadnego spadku w randze, czyli nie będzie wyświetlana, ale dalej będziecie mieli tą samą rangę. Rangi zdobyte w becie nie przeniosą się do pełnej wersji gry. No to jest dosyć oczywiste, ale zawsze fajnie mieć te rankedy, bo jest o co grać, można się tam zbijać w tym laderze i tak dalej, i tak dalej. Co będzie najbardziej się liczyło w rankedzie? No wiadomo, każdy się chce piąć w górę, każdy chce jakoś zyskiwać te rangi i z tego co wiemy to będzie indywidualny występ, czyli jeżeli zostaniecie wykierowani tam 10 gierek z rzędu, czy jesteście najgorsi w drużynie, nie zdobyliście fragów, ale cały czas wygrywacie, to raczej tych awansów nie zdobędziecie, albo nie zdobędziecie ich tak szybko jak ktoś, kto co grę robi 25 fragów, pomaga teamowi, plantuje, defuzuje paki, wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że będzie to jakoś powiązane z combat scorem. Myślę, że ten combat score, który aktualnie jest w grze, jest bardzo fajnie skonstruowany. Może być troszeczkę ulepszony, więcej czynników mógłby zawierać. Teraz z tego co wiem, to on zawiera damage, multikille oraz coś jeszcze. Myślę, że jakby zawierał jeszcze jakieś tam użycie umiejętności, czyli oślepieni przeciwnicy, uleczeni sojusznicy albo rozbrojone paki, to myślę, że ten combat score byłby fajnym wyznacznikiem, jak wam poszło w danej grze, zamiast tylko czystego damage'u. I właśnie indywidualny występ będzie oceniał, czy będziemy się piąć szybciej, czy wolniej. Jest też możliwość przeskakiwania rank, czyli na przykład z Iron 3 możecie przeskoczyć do Iron 1. Natomiast to będzie raczej rzadko wyskakiwało. Musicie być naprawdę dobrzy albo źle usytuowani, jeżeli chodzi o rangi. Punktem, o którym należy też wspomnieć, to to, że twoje osobiste wyniki będą miały ogromny wpływ, ale nie będą one aż tak ważne w porównaniu ze zwycięstwami, czyli tryb rywalizacji będzie mierzył, jak zdecydowane było zwycięstwo lub jak sromotna była porażka. To jest bardzo ciekawe, czyli jak dostaniemy 13-0 w plecy, to była to bardzo mocna porażka i możemy stracić troszkę więcej punktów, niż gdy bardzo dobrze nam szło i przegraliśmy 13-12. Dalej przegrane oraz wygrane będą tutaj dominującym czynnikiem, ale wasz indywidualny performance będzie też grał ogromną rolę, czyli fajnie zrobiony system, po prostu macie się starać jak najbardziej osobiście, ale też jako team, żeby wygrać, bo to będzie miało największy wpływ, a zaraz po tym będzie wasz indywidualny występ. Ciekawie zrobiony system, myślę, że wiele czynników już tutaj zawarli i fajnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o rankedy, dobrze jest to przygotowane. Jeżeli mają one wyjść faktycznie w takiej formie, to warto poczekać troszeczkę dłużej. W przypadku osób z najwyższą rangą, czyli z Valorant, najważniejszy będzie dystans, jaki dzieli cię od przeciwników w przypadku zwycięstwa lub porażki. To jest bardzo ciekawe, ponieważ na wyższych poziomach rozgrywek ufamy, że ty i twoi towarzysze osiągnęliście to wszystko własną pracą. To jest bardzo ciekawe, czyli generalnie będzie to zależało, czy dostaniecie dobre lobby, czy nie. I tutaj wchodzi kolejny czynnik, matchmaking. Jak ten matchmaking będzie zrobiony? Myślę, że mogą oni go spieprzyć, bo jest to beta, ale mam nadzieję, że zrobią go dobrze. Żeby nie było takich gier, że ktoś z Valoranta połączy się z jakimś Immortalem albo niższą rangą, jakimś diamentem i straci on, przypuśćmy tam, nie wiem jak będzie punktacja wyglądała, ale na potrzeby materiału powiedzmy, że straci on 50 punktów, a za wygraną będzie dostawał 20-25, więc mam nadzieję, że będzie to jakoś dobrze i mądrze zbalansowane. Jeżeli chodzi jeszcze o układ rank albo z kim możecie grać, może tak lepiej to brzmi, to z tego co wiem możecie grać w drużynach, które mają nie większy odstęp niż 2 rangi od siebie. Co to znaczy? To to, że jeżeli macie Silvera, to możecie grać z Ironem oraz z Platyną, co jest troszkę dziwne. Myślę, że oni to troszkę inaczej zrobią w przyszłości, tak jak jest to w LoLu albo w innych grach, czyli do Golda możecie grać 2 rangi od siebie, czyli Brąz z Goldem może grać, Gold z Platyną, ale powyżej platyny już będzie to odstęp 1 rangi. Myślę, że tak to będzie miało większy sens, bo przeskok z Silvera do platyny, czyli te dwie drużyny, żeby się mogły łączyć ze sobą, będzie zapewne ogromnym. Tak samo z Immortala do platyny pewnie będzie duży przeskok, więc myślę, że oni to troszeczkę zmienią, ale na wstępie w becie będzie to odstęp 2 rang, co ma całkiem duży sens. Jeżeli chodzi o inne aspekty, czyli to, że gramy własną piątką, co jest całkiem ciekawe w takich grach, bo wiadomo, chcemy grać swoją piątką, nie chcemy mieć jakichś randomów, którzy wyjdą nam z gry, będą krzyczeli albo w ogóle się nie odzywali. To sprawia, że nieprzyjemnie nam się będzie grało, tak więc chcemy zagrać swoją piątką, a Riot zadbał o to, że będzie on szukał nam przeciwników o podobnych rozmiarach, czyli jeżeli gracie piątką, no to będzie szukał piątki, jeżeli nie będzie mógł znaleźć tej piątki, to znajdzie 4. Umiejętności mają się liczyć, ale tylko do czasu. Nie będzie spadków rangi, ale przestanie się ona wyświetlać. Widać, że deweloperzy wszystko przemyśleli i są gotowi na wydanie trybu rankingowego. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Ten tryb rankingowy i wszystkie aspekty, o których dzisiaj powiedzieliśmy, faktycznie ma sens, klei się, widać, że oni to przemyśleli. Mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało, nie będzie jakichś dziwnych sytuacji, że dostajemy za dużo punktów, dostajemy za mało, źle będą dobierane drużyny. Mam nadzieję, że wszystko to fajnie będzie wyglądało i tak naprawdę nie mogę się doczekać tych rankedów. W patchu 0.49 napiszcie w komentarzach, czy wy też macie już swoją piąteczkę, czy czekacie na te rankedy. Co wiemy, to patche wychodzą co 2 tygodnie w LoLu, mam nadzieję, że tak samo będzie w Valorancie i faktycznie 19 maja doczekamy się już rankedów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek o rankedach. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie też suba, ja się z wami żegnam i do usłyszenia.